Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak już sami widzicie, pokażę wam przepis na przepyszny domowy makaron. Makaron idealny zarówno do rosołu, do różnego rodzaju zup, do sosów. Od fettuccini po pappardelle, wiele odmian, wiele grubości. To już zależy tylko od was, jak sobie pokroicie. Jest to bardzo szybki, prosty, myślę, przepis. Wystarczą dwa składniki, a jesteście w stanie wyczarować naprawdę coś pysznego, czym się będziecie zachwycać. I na pewno się od tego uzależnicie, bo kilka chwil, dwa składniki i macie naprawdę genialny, domowy makaron idealny do wielu potraw. Ja na samym wstępie zachęcam was do subskrypcji do kanału, koniecznie zostawcie łapkę w górę, klikajcie przycisk dzwoneczka, aby być na bieżąco z tym, z każdym filmem, który dodaję na kanał. Oczywiście zostawcie łapkę w górę i nie piszcie w komentarzach, czy robicie domowy makaron, czy może kupujecie. Jeżeli uważacie, że kupny makaron jest lepszy, dajcie mi znać, jakiej firmy, jaki ten makaron, chętnie go przetestuję i podzielę się z wami moją opinią. A tymczasem zabieramy się do pracy. Moi drodzy, przepis na domowy makaron rozpoczynamy oczywiście od odmierzenia składników. Potrzebne nam będzie 100 g mąki zwykłej, pszennej, typ 450 na każde jedno całe jajko. Ja robię z dwóch jajek makaron, tak więc 200 g mąki będę potrzebował. Oczywiście musimy sobie to wszystko odmierzyć. Jeżeli jesteście Włochami, bądź jeżeli bardzo chcecie upodobnić się do Włochów, wykonajcie ten makaron z mąki typu 00. Jest ona bardzo łatwa do kupienia w większych marketach. Jeżeli nie znajdziecie w markecie, polecam wam przejrzeć internet, a na pewno tam znajdziecie właśnie mąkę typu 00. Właśnie jest ona oznaczona podwójnym 0. Do tego, moi drodzy, trafiają dwa jajka. Jedno już wbiłem. Oczywiście wcześniej musicie sobie powąchać, czy aby nie śmierdzą, bo wtedy jajko będzie zepsute. No i co za tym idzie, zepsuje nam całą naszą pracę. Ciasta na makaron, broń Boże, nie solimy. Ja nie dodaję żadnej soli. Moja babcia też nie dodawała, tylko jajko, mąka i tyle. Szukałem również kiedyś tam przepisów włoskich, oglądałem dużo filmów instruktażowych, jak robić makaron. Byłem we Włoszech, nie widziałem, żeby Włosi dodawali soli do ciasta na makaron. Jeżeli wy spotkaliście takie przepisy właśnie z solą, proszę dajcie mi znać. Ja wypróbowałem i taki i myślę, że ten jest lepszy. Wszystko musimy sobie najpierw wyrobić przy pomocy, ja używam do tego takiej drewnianej tapacki. Myślę, że już taki poziom wyrobienia jest ok. Przekładamy sobie na stolnicę i teraz wszystko, moi drodzy, musimy sobie zagnieść. Im dłużej zagniatamy, tym lepiej. Pamiętajcie, że ciasto na makaron musi być elastyczne, broń Boże, twarde. Zobaczcie, tu nie ma nic innego, jak tylko mąka 200 g, przypominam, na taką porcję, jak ja robię, do tego dwa jajka w rozmiarze L i w zasadzie to tyle. Energicznie wszystko mieszamy, wyrabiamy. Te resztki już możemy sobie przesunąć. No i dalej musimy wszystko sobie ugniatać i wyrabiać. Moi drodzy, ciasto jest już, można powiedzieć, wyrobione. Przykrywamy je ręczniczkiem, najlepiej lekko wilgnym, na 5 minut. Odstawiamy dosłownie na 5 minut. W tym czasie możecie sobie rozłożyć maszynkę do cięcia makaronu albo po prostu umyć ręce i przygotować miejsce do krojenia makaronu. Tak prezentuje się taka kuleczka. Jest miękkie, elastyczne. Zaczynamy formować, wycinać makaron. Jedna kulka ciasta jest już wyciągnięta, druga już jest spłaszczona. Spłaszczoną kulkę mamy tylko tutaj wyłącznie po to, żeby maszynka
wciągnęła i bardzo fajnie ją rozwałkowała. Na razie sobie ją połóżmy. Pozostałość ciasta oczywiście zawijamy, żeby nam nie obeschła. Za chwilę pokażę Wam oczywiście również, jak się fajnie kroi taki makaron nożem, jeżeli nie macie maszynki. Jednak polecam Wam zakupić sobie maszynkę, jeżeli jesteście fanem makaronu i włoskiego w ogóle jedzenia. Możecie przygotować makarony na lasagne, do rosołku, jakieś tagliatelle, bardzo różne grubości. No i co? Wkładamy makaron w rolki. Otaczamy mąką i ponownie na grubości 0 wałkujemy. Ja wałkuję, moi drodzy, aż do tutaj ustawienia 6, może 7. Chodzi o to, że wtedy makaron jest około grubości 0,5 mm do 0,7 mm. I po kolei stopniowo, zwiększając tutaj nacisk rolek, wałkuję sobie kawałek takiego ciasta. Pamiętajcie, że po kilku takich wałkowaniach musicie sobie obowiązkowo opruszyć ciasto mąką, żeby się nam nie skleiło, i wałkujemy dalej. Bardzo szybko to się robi, przygotowanie całego makaronu trwa spokojnie, myślę, 10 minut, nie więcej. Zobaczcie, jaki jest duży ten płat. Myślę, że spokojnie z takiego kawałka ma on około metra długości. Jest bardzo cienki, delikatny, jednak również i elastyczny. Taki płat sobie rozpościeramy na stole. Pokażę Wam go tutaj, żebyście widzieli. Opruszamy delikatnie mąką przed samym już krojeniem. Myślę, że tyle wystarczy. Możemy również go sobie przekroić na pół, żeby makaron był krótszy. Takie płaty, jak teraz macie, również możecie sobie pokroić na prostokąty i ususzyć. Wtedy macie bardzo pyszny i domowy, co za tym idzie, tańszy makaron na lasagne. Wajchę tutaj sobie przekładam. Najpierw pokażę Wam nieco grubszy rodzaj makaronu. Wkręcam w rolki i tnę. Zobaczcie, moi drodzy, tak się prezentuje już pocięty makaron. Oczywiście teraz obsypujemy go mąką. Możemy go również wywiesić na zwykły kij od szczotki, jeżeli go teraz nie używamy. Pamiętajcie, że przed gotowaniem takiego makaronu, świeżego makaronu, musi on trochę obeschnąć, dosłownie 10-20 minut. On jest bardzo cienki, więc bardzo szybko odda swoją wilgoć, swoją wodę i wtedy jest dopiero gotowy do gotowania. Nie wrzucamy, albo staramy się po prostu nie wrzucać już tak aż świeżego do gara z wodą. No wtedy jest szansa, że on się pozlepia. Dosłownie 10-20 minut i możemy go sobie właśnie gotować. Jeżeli chcecie przechowywać taki makaron dłużej, zwijacie sobie w ten sposób, jak teraz ja to czynię. Obsypujecie bardzo dużą ilością mąki i pozostawiacie gdzieś na desce, co chwilę go przekręcając. Po godzince jest on już gotowy do schowania do pudełka bądź do jakiejś reklamówki. Jak widzicie, makaron jest już rozwałkowany. No i co teraz robimy? Odetnę sobie, tak jak wcześniej, z tego całego plastra połowę jego długości i na przykładzie połowy pokażę Wam, jak to się prezentuje. Bierzemy sobie rozwałkowane, bardzo cienko ciasto i obficie obsypujemy mąką. Musi być tej mąki tutaj bardzo dużo, żeby pod wpływem nacisku noża ciasto nam się nie skleiło. I co teraz? Zawijamy po prostu na odpowiednią, około 2-centymetrową szerokość taki rulon. Uważamy, żeby ciasto nam się na siebie nie nakładało, tylko jeden zawija, przy drugim zawija się
skręcamy sobie. Ja Wam przygotuję teraz pappardelle, czyli taką bardzo grubą wersję makaronu, idealną również do sosów. No i co, mamy taki zwitek, w środku dużo mąki. I teraz, jeżeli chcemy makaron bardzo cienki, no to wiadomo, bardzo cieniutko sobie siekamy, wtedy mamy ten narosół. No i później grubość według siebie wybieracie od fettuccini do przestagiatelle, do pappardelle. Ja wezmę sobie te pappardelle, wyrównam tutaj najpierw sobie na początek ten makaron, to ciasto, żeby ciąć jak najlepsze, jak najbardziej proste kawałki. No i teraz kroję około takich 1,5 do 2 cm odcinki. Zobaczcie, nie ma ich naprawdę dużo. To już sobie wezmę tak i tak. No i teraz co? Otwijamy. No i co? I tak to się prezentuje, nic trudnego. Myślę, że pokazałem Wam prosty i szybki sposób na takie ciasto. Pamiętajcie koniecznie o subskrypcji tego kanału, koniecznie zostawcie łapkę w górę, klikajcie przycisk subskrybuj, żeby zmienić go na szary, klikajcie dzwoneczek. Jest to głupie, ale niestety konieczne i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!